Jesteśmy z Kasprem Czarnockim, kibicem Korony mieszkającym na co dzień w Anglii. No ale właśnie, czy kibic to jest dobre słowo? Jak się określasz? Kibic, fanatyk, coś więcej? Witam, dzień dobry. Kibic, to kibic na pewno. Tam zacząłem swoją historię na Szczepaniaka lata temu i na co dzień jestem z klubem. Nie jestem osobiście na stadionie, ale no, kibicuję tak jak mogę, czy przez z drogą internetu, z drogą telewizji. Jestem na co dzień z tym klubem, może nie osobiście, ale... Jak długo kibicujesz Koronie? Kiedy to się wszystko u ciebie zaczęło? Musiałbyś podać datę urodzenia. Chciałem, tak. Nie. No to są początki 2000 roku. Kiedy znajomi, spontanicznie znajomi zaczęli mnie zapraszać. Ze znajomymi chodziłem na Szczepaniaka. Złapałem takiego bakcyla kibicowania. No i doszło do takiego momentu, że no nie było meczu, którego nie opuściłem. Później poznałem kilka osób w pubie kibica na Chęcińskiej. Zacząłem jeździć na wyjazdy z nimi. No i to było coś, bez czego żyć nie mogłem, tak? No, piękne chwile, no tego się nie da zapomnieć. No. Jak długo zajęło ci podjęcie decyzji o przyjechaniu do Kielcy na mecz z Górnikiem Zabrze? Bo jeszcze w weekend poprzedzający ten mecz to nie było takie pewne. Może nie tyle, że się wahałem, ale no, motywacja po meczu z Podbeskidziem, no to było kwestia 2-3 minut, także formalności i cierpliwość mojej żony spowodowało, że no, przyjechałem tak szybko jak mogłem. Przed tym meczem na swoim Facebooku wypisałeś 100 powodów, dla których przyjeżdżasz na ten mecz z Górnikiem Zabrze do Kielcy. Ciężko było jakikolwiek wymyślić, czy po prostu płynąłeś przed tą klawiaturą? Nie, to był spontan. Dla mnie no, to jest tylko praktycznie jeden w tej chwili cel. To wiadomo, jest wygrana klubu i no, możliwość zobaczenia klubu na żywo. Wydaje mi się, że zaczynamy doceniać to, czego nie mamy na co dzień. I rzeczywiście czasami jest tak, że tęskni się za tym klubem, że warto by było przyjechać. No niestety czasami i czas, i pieniądze nie pozwalają, ale staram się jak mogę. Na co dzień mieszkasz w Middlesbrough, można powiedzieć, że tam na ulicach tego miasta nie brakuje żółto-czerwonych elementów. Chodzisz na przykład w ubraniach Korony do pracy? Tak, to jest zupełnie inny świat i tam ludzie są w przeróżnych koszulkach, można iść do pubu w weekend i zobaczyć koszulki chyba wszystkich klubów Premier League. Także no, nie mam jakiegoś problemu, chodzę na co dzień w bluzie, chodzę na co dzień w koszulkach i cieszy najbardziej to, że ludzie zaczynają rozpoznawać klub i rozpoznawać nazwę Korona Kielce, nazwę klubu. I czasami zdarza się nawet tak, że podejdzie jedna, dwie osoby, znajomi i pytają się mnie, czy warto na przykład obejrzeć, czy warto postawić na ten mecz. Także no przyjemne to jest. Nauczyłeś już jakiegoś Anglika, co to jest Korona Kielce? Wszyscy doskonale wiedzą, tak, i były czasy, gdy, nie ubliżając nikomu, były czasy takie, że jak przyjechaliśmy, to ludzie się pytali, czy Polska leży koło Finlandii i czy nasze żony jeżdżą na reniferach, a w tej chwili wiedzą wszystko, wiedzą, znają najwartościowszych piłkarzy i wiedzą, czy mamy szansę, czy nie mamy szans, także rozmawiamy na co dzień w pracy. A zdarzyło ci się spotkać w Anglii kibica innego polskiego zespołu, na przykład w bluzie, nie wiem, Wisły, Legii, Lecha? Zdarzyło się nieraz i często, jednak tam Polacy, tam jest mała grupka Polaków i często siedzimy, spotykamy się razem, pomimo, że są przeróżne kluby, czy z kolegami z Podbeskidzia, czy z kilka osób są z przeróżnych klubów. Czasami zdarza się, że siądziemy razem i obejrzymy mecz. Nie ma jakichś tam zgrzytów, czy jakichś konfliktów między nami ogólnie, także jest w porządku. Na co dzień, jak żyjesz w Anglii, chodzisz na mecze z udziałem Middlesbrough? Troszkę mniej w tej chwili. Kiedyś, w ogóle moja historia z Anglią zaczęła się od 28 marca 2006 roku. Wyjechałem do Anglii na 3 dni przed otwarciem stadionu naściegiennego. I moje pierwsze spotkanie z angielską piłką to były mecze właśnie Middlesbrough w ćwierćfinale i w półfinale Pucharu UEFA. No właśnie, dodajmy, że wtedy Middlesbrough to była drużyna, która liczyła się w europejskich pucharach. Tak, dokładnie. To były po prostu mecze nie do zapomnienia, gdzie w doliczonych czasach Mark Viduka czy Massimo Macaroni strzelał i to były rewanżowe mecze. Dzięki temu
drużyna Middlesbrough doszła do finału. No i to było piękne, no coś zupełnie innego. Chociaż kibicowsko, pamiętam historię, gdzie weszliśmy na stadion i koło nas siedziała para 80-letnia z kocykiem na nogach, z termosem w ręku i to w ogóle nie porównanie tutaj. Dlatego dla takich chwil czasami warto przyjeżdżać na stadion naściegiennego, ponieważ kibicowsko to jest nieporównanie. No, mi się wydaje, że jedni z najlepszych kibiców, jak nie najlepsi, są na tym stadionie tutaj, także... A czy chodzę na mecze? No sporadycznie. Taki bardziej, jeżeli tam chodzi, no to kibic sukcesu, tak? Oglądam mecze, jeżeli coś się dzieje, jeżeli są jakieś ważniejsze mecze, ważniejsze drużyny, no to pojadę, zobaczę. Ty, można powiedzieć, prowadzisz dla zagranicznych kibiców Korony, dla kibiców z Anglii, prowadzisz fanpage Korona poza granicami. Czujesz się jako taka osoba scalająca kibiców Korony będących na emigracji? Razem ze znajomym jakiś czas temu stwierdziliśmy, że założymy taki mały profil. Naszym celem tego było takie zjednoczenie, jakieś spojenie tych kibiców za granicami, usłyszenie wreszcie, co się dzieje za granicami, ponieważ ja wiem, że nie jestem sam i wiele osób emigrowało lata temu. No i fajnie by było czasami na przykład zebrać grupę ludzi, przylecieć razem, bo wiem, że ludzie latają i wiem, że nie jestem sam, także no to wszystko pozwala, tak? Kiedyś pamiętam, że pierwsze nasze dni w Anglii czy za granicą były takie, że niestety tego internetu nie było, nie pozwalały nam, nie było takich możliwości i żeby zobaczyć na przykład relację tekstową na stronie Korony Kielce, szliśmy do budki telefonicznej, okupowaliśmy budkę ze znajomym i przez 90 minut w budce, gdzie na przykład internet kosztował nas funta za 5 minut. Także no to się wszystko pozmieniało, no i fajnie, naprawdę fajnie tam porozmawiać czasami z ludźmi. Jest bardzo przyjemnie, bardzo fajnie. A już za pomocą tego fanpage'a udało ci się poznać osoby, z którymi spotykasz się na meczach Korony w Anglii? Jeszcze nie osobiście, ale miałem przyjemność na przykład w akcji z powitaniem Piotra Malarczyka na lotnisku. Zorganizowaliśmy taką akcję. Pan Biernacki odezwał się do nas, który też kibic Korony, który mieszkał w Londynie i dzięki niemu udało nam się zorganizować jakieś powitanie małe, jakieś zdjęcia na lotnisku, także zaczęło to jako tako działać. Niestety z nieznanych powodów straciliśmy tą stronę dwa razy. W tej chwili tam, nie wiem, 300-400 fanów mamy, no ale jest kilka osób aktywnych, no jest przyjemnie, no fajnie. Korona Kielce poza granicami, polecamy ten fanpage na Facebooku, a chciałem właśnie zapytać o tą historię z Piotrkiem Malarczykiem, bo to jest chyba takie podsumowanie, ukoronowanie twojego działania dla Korony poza granicami Polski. Piotrek Malarczyk leci do Londynu po tym, jak przechodzi do Ipswich Town i co w tym momencie robi Kasper Czarnowski? Totalny spontan, tak samo jak wyjazdy na mecze, tak samo było wtedy. Gdzieś przypadkiem dowiedziałem się, że najprawdopodobniej przez CK Sport dowiedziałem się, że Piotr Malarczyk w dniu dzisiejszym leci. Napisałem na kilku stronach, na kilku forach wiadomość, że będzie leciał. Nie wiedząc jeszcze wtedy, kilka osób odezwało się do mnie, że też chciałoby tam dojechać, dotrzeć i przywitać Piotrka wspólnie. Zadzwoniłem do siedziby klubu, nieoficjalnie dowiedziałem się, że rzeczywiście będzie wieczorem na lotnisku w Heathrow. 5 godzin drogi dla mnie. Stwierdziłem, dobra, pakuję się, wsiadam, biorę dzień wolnego w pracy. No i tak bez zastanowienia stwierdziłem, że pojadę przywitać Piotrka. Niestety jakoś tak wyszło, że poszła gdzieś na stronie internetowej poszła informacja, że Piotrek jest już w Anglii i że Piotrek już podpisał kontrakt, więc nagle wszyscy się odsunęli i mówią, o pewnie Kaspra informacja nie jest prawdą. No ale na szczęście, tak jak wcześniej mówiłem, jeden z fanów Korony Kielce, który mieszkał blisko lotniska, zebrał się, złapał aparat, pojechał. No i przywitał go osobiście, rzeczywiście taka niespodzianka. Piotrek w ogóle, z tego co słyszałem, Piotrek się w ogóle tego nie spodziewał. Fajnie, miło, przyjemnie. Jestem prawie przekonany, że teraz, ponieważ mieszkam 7 minut prawie od lotniska, od stadionu, jeżeli przyjdzie taka okazja, na pewno będę się starał być na tym stadionie, żeby mu przybić piątkę i żeby go przywitać na tym stadionie, także.
Też wiem, że twoja żona spodziewa się dziecka. Ty publikujesz na swoim Facebooku zdjęcie z USG, z badania USG, od razu założyłeś temu dziecku żółto-czerwony szalik. Tak, tak. Też to była odrobina sarkazmu w tym, ale innego kierunku nie widzę dla mojego chłopaka. Wiemy już, że to chłopak, także innego kierunku nie widzę, to na pewno będzie kibic Korony Kielce. Banda świrów. Banda świrów. Huligani. Huligani. Koroniarze. Koroniarze. Au, au, au. Au, au, au. A teraz sama powiedz korona.